Koniec roku to w samorządach okres sesji budżetowych. Są gminy, w których panuje wtedy duży optymizm, ale i takie, gdzie odczucia są zupełnie odwrotne. W Rychwale, choć środki finansowe zostały przegłosowane jednomyślnie, to określono je zdaniem, nie jest to budżet marzeń. Ja myślę, że jakbym zapytał poszczególnych radnych, czy są zadowoleni, to pewno by każdy nad odpowiedzią się zastanowił. Natomiast muszę powiedzieć, że radni są bardzo wyrozumiali. Wiedzą, w jakiej sytuacji jest gmina Rychwał, w jakiej sytuacji mamy budżet, jakiej wysokości, jakie mamy zobowiązania. Dlatego też bardzo wyrozumiale podeszli do tematu. Zresztą panowie redaktorzy widzieli, budżet został uchwalony jednogłośnie. Wszystkich 15 radnych było za podjęciem tej uchwały, jakże bardzo ważnej, istotnej uchwały. Mój budżet marzeń to jest taki, że wnioski, które są składane przez mieszkańców, wnioski, które są składane przez radnych, wnioski, które również chcieliby złożyć moi pracownicy, czyli kierownicy referatów, nie zostały w większości, nie znalazły się właśnie w budżecie, a to wynikało tylko dlatego, że jak właśnie wspomniałem, budżet gminy Rychwał to jest budżet właśnie w pierwszym etapie obejmujący te podstawowe rzeczy, które po prostu są do zrealizowania. Burmistrz zaznaczył, że większą część budżetu pochłaniają wydatki na oświatę. Niestety my jesteśmy gminą, która ma chociażby 6 placówek oświatowych. To jest ewenement, mimo że 2 placówki oświatowe w mojej 10-letniej pracy na rzecz samorządu Rychwała zostały zamknięte i w tych miejscach jest z jednej strony przedszkole, z drugiej strony jest środowiskowy dom samopomocy, to nadal za dużo jest placówek oświatowych, ale to trzeba dzisiaj wybrać, czy powiedzmy zamykać kolejną placówkę i parę złotych byśmy zaoszczędzili, ale jednocześnie jakże to jest również narażenie się mieszkańcom. Z drugiej strony, czy to jest akurat w tej chwili, która zmieni sytuację finansową gminy? Nie. W niełatwych chwilach istotne jest zachowanie jedności i zgody Rady. Wypracowany konsensus pomimo różnicy zdań należy traktować jako sukces, dzięki czemu na przyszły rok zapowiedziano i tak kilka konkretnych inwestycji. Sprawa polega na tym, że trzeba sobie cały czas wyjaśniać argumentami, dyskutować na argumenty, merytorycznie się spierać, że tak powiem. Natomiast dzięki temu, że radni wykazują się pewną odpowiedzialnością i zrozumieniem, udało się wypracować taki konsensus, co panowie widzieliście, wszystkie opinie wszystkich stałych komisji rady były jednoznaczne i powiem więcej, jednomyślne również, co napawa pewnym optymizmem. To nie jest tak, że my na komisjach tylko też oczywiście przyjmujemy te wiadomości. To jest bardzo taka merytoryczna i dyskusja na argumenty, gdzie pani skarbnik przedstawia też określone kwestie. Ja mówię o jakby pewnych trudnościach, ale z drugiej strony też mówimy o tym, w jaki sposób, co zrobić, żeby w gminie pojawiły się środki. Ja dzisiaj o tym wspominałem i mówiłem o tym, że właśnie oddaliśmy, czyli zostały zamontowane siłownie wiatrowe, które w przyszłym roku, być może jeszcze bezpośrednio do gminy nie wprowadzą środków, ale już od 1 stycznia 2023 na pewno one będą. Jeśli mówię o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i powstaniu farm fotowoltaicznych, to będą to kolejne rzeczy, czy też to drobna rzecz, którą mówiłem, czyli kwestii obniżenia podatków dla środków transportowych, a z drugiej strony ściągnięcia całej masy przedsiębiorców z Polski tutaj. To jest po prostu, są te rzeczy, które jakby cieszą mieszkańców i wierzę w to, że one również są argumentem dla radnych, że radni wierzą w to, co ja mówię, a nie na zasadzie obiecywania tylko bajek, tylko są to pewne rzeczy, o których mówię i które są do pokrycia. Podczas poprzedniej sesji władze Rychwała zgłaszały, również w wypowiedziach dla naszej telewizji, swoje niezadowolenie z faktu, że podczas obrad nie pojawiają się żadni przedstawiciele starostwa powiatowego. Jak widać, przyniosło to szybki efekt, gdyż na sesji budżetowej obecny był wiceprzewodniczący Rady Powiatu. I się bardzo cieszę, że panowie redaktorzy zadali to pytanie na ostatniej sesji, bo jak zauważyliście, dzisiaj już był obecny pan wiceprzewodniczący Rady, z czego bardzo się cieszymy, bo mogliśmy zadać mu wiele pytań i jak można było zauważyć, wielu radnych miało pytania.
na które zresztą tutaj odpowiadał pan wiceprzewodniczący Wiesław Bednarek. I się bardzo cieszę i dziękuję mu za to, że przybył na tą dzisiejszą sesję, że czas mu na to pozwolił.